Jeszcze tego wam pokażę. Zobaczcie, Rowik. Niesamowite, że już się udało tak szybko pierwszego. Witam na kanale Piękne Grzyby. I zobaczcie, jestem dzisiaj na kolejnym grzybobranku. I zobaczcie, jaki piękny koźlarz czerwony. Ja nie będę stąd go brał, bo jest tutaj przy samej drodze. I też tutaj to nie są takie dobre tereny, bo już nie jestem w głównym miejscu, ale chciałem wam pokazać, zobaczcie, jaki piękny czerwony koźlarz. Może dzisiaj się coś uda nazbierać. Mamy pierwszego borowika, zobaczcie. Jaki piękny borowik. Niesamowite, że już się udało tak szybko pierwszego znaleźć. Patrzcie, jaka piękna sztuka. Trzeba tu się rozejrzeć, bo może być ich więcej, ale niesamowite. Piękny borowik. I dosłownie przy samej drodze, zobaczcie, jaki piękny borowiczek urósł. Niesamowite. Jak to te grzyby szybko rosną, bo byłem tu w piątek i nic nie było. A teraz zobaczcie, jaki piękny borowiczek. I mamy już dwie sztuki. I mamy już, zobaczcie, kolejnego pięknego borowiczka. Ja tutaj też ostatnio w piątek znalazłem. I zobaczcie, jest po prostu kolejny piękny prawdziwek. Są już trzy prawdziwki. Niesamowite. To jest niesamowite, zobaczcie. Jakie wielkie borowiki i zobaczcie jeszcze na tego. Niesamowite. Czy będzie ich tu więcej? No by mogło być, ale już je po... Nie, tamto to nie jest borowik, ale zobaczcie. Ja go już biorę. Patrzcie, jaki wielki okaz. Niesamowite. Jeszcze tego wam pokażę. Zobaczcie. Z jednego miejsca takie piękne cuda. Niesamowite, może w tych sosenkach trzeba jeszcze się rozejrzeć. Nawet w niedzielę jest pełno grzybiarzy, ale jestem w tym miejscu, co pełno koźlarzy znalazłem w piąteczek. I zobaczcie, jakie piękności tutaj rosną. Nawet dwie sztuki, ja widziałem przed chwilą tylko jedną. Patrzcie, jakie piękności. Niesamowite. No to bierzemy. Niesamowite. Patrzcie, jaki piękny czerwony koźlarz. A ten to już jest naprawdę duży, zobaczcie. I mamy dwie sztuki koźlarzy. Ciekawe, czy jest tu ich więcej. Trzeba się tu jeszcze rozejrzeć. W tamtej części, co teraz są czerwone koźlarze, nie było. A tutaj już rosną, zobaczcie. Niesamowite. Jeszcze zobaczcie dalej, jaka piękność. To jest po prostu, ja lubię takie z grubymi nóżkami. Piękne, ale jaki wilgotny, zobaczcie, no niesamowite, jaki piękny koźlarz, zobaczcie. Jaki ma naprawdę grubą nóżkę, piękny jest. Super, może jak się tu jeszcze porozglądam, może ich więcej znajdę. Ale w piątek go nie widziałem. Zobaczcie, jaki koźlarz ten, to już jest naprawdę piękny. Teraz już mamy koźlarze babki, zobaczcie. Jaki cudo, jaki smukły. Super, tutaj też w piątek znalazłem ich. Urosły kolejne, zobaczcie. Piękna sztuka, naprawdę. Tutaj kolejny koźlarz, zobaczcie. Jaki piękny, zobaczcie. Super, no tutaj to naprawdę w tym miejscu to... Koźlarzy jest zawsze sporo. Super. Naprawdę piękna sztuka. No tego to nie zauważyłem. Dosłownie nie zauważyłem, ale stary jest, to nie. I zobaczcie, mamy kolejnego grzybka. Piękny koźlarz. Zobaczcie. Tutaj zakryjemy oczywiście. Zobaczcie. Kolejny koźlarz. Superowo. No też. Zobaczcie, mamy kolejnego koźlarza i jeszcze jest jeden, już wam za chwilę pokażę, ale ten to jest piękny, zobaczcie. Ten to jest piękny. Niesamowite, już idziemy po tego malutkiego.
Zobaczcie, ten też jest naprawdę piękny, jest mech i piękny koźlarz. Tak wygląda jak taki różnobarwny, ale nie jest. Zobaczcie, dwa koźlarze w jednym miejscu, piękne. Zobaczcie, jakie piękne rydze. Właśnie o takie mi chodziło. Takie właśnie ogromniaste. Zobaczcie, jaki piękny. Jeszcze jest jeszcze jeden, już wam pokazuję. Zobaczcie, taki malutki. Taki malutki, ale jest. Ale jest piękny, super. Z jednego miejsca nowy, inny gatunek grzyba, piękne rydze. I mamy w końcu pierwszego zajączka, zobaczcie. Pierwszy zajączek dosłownie w tym roku. Takiego ładnego znalazłem, zobaczcie. Piękny jest, właśnie tutaj wracam na... Tutaj dosłownie przed chwilą byłem i nic nie znalazłem, znaczy znalazłem, a teraz po prostu przegapiłem tego zajączka i jest, zobaczcie jaki piękny. I jeszcze zobaczcie, kolejny prawdziwek się udało znaleźć, kolejnego borowika. Zobaczcie, tutaj ścięta trawka i piękny borowik. Jeszcze mamy takiego, zobaczcie, pięknego koźlarza, superowo. Jeszcze jestem w takim miejscu, co mogą być podgrzybki. I zobaczcie, jakie maleństwo tutaj urosło. To ja go biorę, zobaczcie. Pierwszy mój w tym roku podgrzybek. Niesamowite.